Czas na uczestników walki. Pierwszy w drodze na ring. Matt Hardy. No, to kolejna szansa dla tego zawodnika. Matt Hardy może znaleźć się w wielkim finale ECW Homecoming i zmierzyć z innymi zawodnikami o miano pretendenta do tytułu ECW. Powiem szczerze, że największe sukcesy odniósł Matt Hardy ze swoim bratem w walkach tag teamowych, ale teraz sobie zaczyna nieźle poczynać, a również w walkach indywidualnych. Trochę na mój gust, jego technika mnie nie odpowiada, ma trochę spętane nogi, ale na szczęście w miarę zdolne ręce. Widać, że i Christian też skomentował wejście, uśmiechnął się. No to ładne było. Przywitał się, miło, że cię widzieć znowu. Takie bardzo koleżeńskie sformułowania, a teraz no proszę. Finley z rosteru SmackDown w drodze na ring ze swoją Shilejlą. No miejmy nadzieję, że nie użyje jej dzisiaj podczas walki. Oj, nie byłbym tego pewien. Dokładnie, kiedy załamuje się psychika, wtedy zawodnicy wyczynają najróżniejsze cuda, włączając to właśnie ataki różnego typu krzesłami, rzucając przeciwnika na stoły komentatorskie, używając monitorów, ale miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Miłość Lejką trwa już, nieraz mu pomogła. Sędzia sprawdza, czy są gotowi do walki i wygląda na to, że czas rozpoczynać. Finley, ten, który uwielbia walczyć kontra Matt Hardy, co jak słusznie wspomniałeś, się na sztywnych nogach. Ale Finley, powiem ci, no widać, że już człowiek w słusznym wieku, a jednak proszę, cały czas musi jeszcze młodzież się sporo nauczyć, żeby tego pana pokonać. Na razie boczny headlock taki zepchnięty przez Finlay, od razu potem shoulder block i znowu w uchwycie Finlay trzyma Mata. Ej, tak, wykręcenie ręki i wejście od razu w nogi. Powinien być pocinka, jest pocinka i teraz dźwignia na staw kolanowy. No, jeżeli te spętane nogi jeszcze mu powykręca, no to będzie miało sporą szansę, ale niestety oddał ręka głowa i teraz tutaj Matt Hardy ma szansę wykonać rzut, ale Finlay doświadczony zawodnik wcisnął go w narożnik, klepnął jakby chciał odejść. Tylko czy aby tak na pewno? Sędzia przy nich uważnie obserwuje, co wyczyniają. Oczywiście akcja musi przenieść się z narożnika na środek ringu. Finley daje miejsce Mattowi Hardemu, ale od razu wychodzi z kopnięciem. Trochę taka podstępna akcja. Irish Whip, Matt Hardy wbity w narożnik i jest odpowiedź od Matta, który już skakuje na narożnik, ale teraz Finley wykorzystuje tę sytuację za wcześnie. Matt postanowił zaatakować, wykonać akcję wysokiego ryzyka i tak właśnie się to skończyło. Chciałoby się powiedzieć, nie odwracaj się do mnie tyłem, bo to będzie cię kosztowało i tak też się stało w tej sytuacji. Zbyt nonszalancko odwrócił się tyłem, zbyt długo się zbierał, wchodząc na linię Matt Hardy i został skarcony przed Finleya i teraz jeszcze raz przeatakował. Teraz już widać, że konsekwentnie atakuje nogę. Matt się złapał lin, sędzia już tak jest, proszę bardzo. W tych sprawach jest naprawdę honorowy Finley. Cały czas w ofensywie wynosi Matta Hardy'ego, świetny skup sem, ale także od razu wylądował Matt częściowo na plecach, a nogi na linach, także ten upadek był jeszcze znacznie bardziej przez niego odczuty, a teraz Finley skupia się cały czas na lewej nodze Matta Hardy'ego. Staw kolanowy oraz kostka, także tutaj jest w tarapatach poważnych Matt Hardy. Konsekwentnie, ale właśnie, no ma wolne ręce, powinien ma zaatakować, to też czyni. No i dzięki temu zerwał ten uchwyt, teraz drugą nogą kopnął i... Ale Finley nie odpuszcza. Finley teraz jest w opałach i ściągnął go w dół. No i szybko przychodzi do przypięcia. Jeden, dwa. Finley błyskawicznie przerywa liczenie, wracają na nogi. Matt Hardy wychodzi z potężnym uderzeniem. Prawo, teraz lewo. Jeszcze znowu prawą. Uderzenie z obrotu Finley, ścięty z nóg.
clothesline, ale właśnie Finley wykorzystuje to, że Matt Hardy ma lekko kontuzjowaną tą nogę i teraz może tylko i wyłącznie, no, można powiedzieć, pastwić się nad nim za blisko linii 1. No właśnie, to samo chciałem powiedzieć, Finley jakby zbyt blisko był lin, ale i tak sędzia przerwał to liczenie i potężny prawy podbródkowy. I teraz cały czas konsekwentnie atakuje tą lewą nogę. No. Trzeba wspomnieć, że wielki finał ECW Homecoming będzie walką typu Battle Royale ośmioosobową, czyli side effect od Matta Hardego. Jeden, dwa, nie. Także eliminacja następuje przez wyrzucenie przez górną linę. Ostatni ocalały zostaje pretendentem do tytułu mistrzowskiego ECW. Jeden, dwa, nie. A Finley jeszcze walczy, jeszcze się nie poddał. Początek miał bardzo imponujący, ale widać, że Matt powoli odzyskuje teren, ale teraz nie. I nadział się na Big Buta i teraz Finley niepotrzebnie. Świetnie Matt Hardy podcina Finleya. Jeden, dwa, ale przerywane liczenie ponownie. Bardzo wyrównana walka, przyznasz. No tak, ale Finley doświadczony, już nie podrywał się od razu. Czekał, sędzia dwa razy puknął i wtedy od razu poderwał się. A co teraz? Czy widzi to, co robi Matt? Ojajajajaj. Widział. Zaryzykował Matt. Jeden, dwa. Nie, mimo tego, że z takim impetem uderzył, Finley nie był w stanie załatwić sprawy. Złapał się za głowę, tak. Żal, było tak blisko. Tak sędzia upomina, że nie wolno łapać za włosy. Co teraz? Wow. Twist of Fate i jeden, dwa, trzy. I tym razem ta akcja okazuje się skuteczna. Matt Hardy właśnie pokonuje Finleya i trafia do wielkiego finału ECW Homecoming. No i kolejne zwycięstwo Matta w walkach indywidualnych. Ale czy będzie mógł walczyć? Widzimy, że Christian stawiał jednak na Matta Hardego. No i potwierdziło się to, co wcześniej w komentarzu mówił o Macie. Jego faworyt zwyciężył i on się kwalifikuje do finału. Bardzo wyrównana walka, ale to właśnie Matt Hardy wychodzi zwycięsko, a spójrzmy jeszcze, jak do tego doszło. Najpierw Finley atakuje lewe kolano Matta Hardego, tutaj minięta akcja wysokiego ryzyka. Ryzyko się kompletnie nie opłaciło. Jeden, dwa, było niezwykle blisko i w tym momencie Matt Hardy przechodzi do Twist of Fate, przypina Finleya i zajmuje jedno z ośmiu miejsc w finale ECW Homecoming.